Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj cofniemy się w czasie, a dokładniej cofniemy się w czasie aż o 3 lata do roku 2017, ponieważ to właśnie wtedy pojawił się ostatni materiał z gry, w którą dzisiaj będziemy grali. Mowa tutaj o grze Adventure Capitalist, którą udało mi się przejść. Wydaje mi się, że niewielu osobom udaje się przejść tę grę, ale o tym opowiem zaraz. Jeżeli wy pamiętacie jeszcze te czasy, kiedy grałem w tę grę, zostawcie po sobie pozytywną ocenę. Jeżeli kiedykolwiek graliście w tę grę, również dajcie znać w sekcji komentarzy. Od razu mówię, to nie jest jakiś wielki powrót czy coś w tym stylu. Miałem ochotę nagrać jeden taki odcinek wspominkowy. Również planuję ograć jeszcze kilka takich gier właśnie w formie takich wspominkowych odcinków, które grałem kiedyś. Wydaje mi się, że starsi widzowie będą tym faktem zadowoleni, a młodsi być może zobaczą, czym to ja się kiedyś zajmowałem. Dziękuję osobom, które wspierają ten kanał. Zapraszam was również na G2, gdzie po korzystnych cenach możecie upolować naprawdę fajne gry. Ja już nie przedłużam, przechodzimy do gry. Okej, jesteśmy więc w gierce, tak ona wygląda. Zapewne dobrze to pamiętacie. A przynajmniej tak ona wygląda w gdzieś tam finalnym etapie grania, tak? Ponieważ tak jak ja wspomniałem we wstępie, mi tę grę udało się przejść. Co rozumiem, dlatego też mam tutaj bardzo dużo złota, mam tutaj bardzo dużo tych wszystkich walut. To złoto, które ja mam, 3778, jakbyście chcieli kupić tutaj gold, to zobaczcie, 1300 złota kosztuje 400 złotych, bo to jest 99 dolarów, czyli około 400 złotych. A ja mam tego złota no razy 3, czyli tak jakby to jest warte z 1200 złotych, to ta ilość złota, którą ja mam. No i zapytacie, skąd ja to mam, czy dostałem w prezencie od twórców, czy cokolwiek. Ja to dostałem za przejście tej gry. Za przejście tej gry każdy otrzymuje 4000 złota. Kiedy się przechodzi tę grę? Z tego co pamiętam, jak odblokuje się wszystkie upgrade'y właśnie tutaj, na ziemi. Bo może wypadałoby powiedzieć, na czym ta gra polega. Wprawdzie nagrałem z niej ponad 40 odcinków, więc tłumaczenie, na czym polega, jest trochę głupie. Tak mi się wydaje, tak się czuję trochę głupio, bo myślę, że większość z was doskonale wie, ale mimo wszystko wytłumaczę, jest to typowy clicker, może nie taki typowy, bo typowy clicker, bo tutaj powiedzmy aż tak dużo się nie klika, ale ogólnie zaczynamy, możecie sobie obejrzeć pierwszy odcinek mój z tej gry, zaczynamy od takiej inwestycji, od inwestycji w cytryny, no i wraz z ulepszeniami jakby pniemy się coraz wyżej, wykonujemy resety, jakby dzięki którym zaczynamy od zera, ale mamy powiedzmy jakieś bonusy do zarobków i tak w kółko, aż dotrzecie do tego momentu, w którym jestem ja, aż będziecie mieli powykupywane wszystkie bonusy. Tutaj coś mogę zrobić. Widziałem w ogóle, że w tej grze trochę rzeczy się zmieniło, więc dzisiaj to sobie zajrzymy. Jest też jakiś event, jest w ogóle jakiś run z gwiazdką, nie wiem o co chodzi. Klikam to, nie wiem o co chodzi, jakiś deal. No ten deal nie robi na mnie w ogóle wrażenia. Tak jak mówię, ja po przejściu gry mam naprawdę dużo tutaj rzeczy. Także nawet niespecjalnie chcę do tego wracać jako jakaś seria czy coś w tym stylu. Tylko właśnie w ramach takich wspominków chciałem sobie nagrać jeden odcinek. Mam nadzieję, że niektórzy się ucieszą z tego tytułu. Więc tak, mamy jakieś przygody. I pierwsze co widzę, to jest dosyć ciekawe, bo ogólnie tutaj też jest... Można oczywiście lecieć sobie na Księżyc, Księżyc wam się odblokowuje później, można lecieć sobie na Marsa, Mars wam się również odblokowuje później, ale co ciekawego zauważyłem, że ja musiałem odblokować Księżyc na nowo. Mimo że tak jak widzicie, ja tutaj mam kupione wszystkie inwestycje, Księżyc mam również, no wszystko tu mam na maksa, możecie zobaczyć upgrade'y, nie mam tu już co kupić, wszystkie upgrade'y kupiłem, dlatego ja tutaj mam pustki. Tutaj też nie mam nic, bo wszystko ja tutaj mam kupione na Księżycu, ale to co ciekawe, po kilku aktualizacjach musiałem go kupić na nowo. Dosyć ciekawe. Właśnie dzisiaj chciałem sobie sprawdzić, co w sumie na przestrzeni tych 3 lat w tej grze się zmieniło. I powiem wam, że już zauważyłem kilka zmian. Po pierwsze, są jakieś nowe przedmioty, jakieś takie stroje, które zwiększają mi ilość zdobywanego profitu na różnych planetach. Ale szczerze, nie jest mi to w ogóle potrzebne. 1500 takich dolarków tu kosztują jakieś takie stroje. To się nazywało chyba megabaksy, jeżeli się nie mylę, jakoś coś w tym stylu. Aby zdobywać te megabaksy, je po prostu wymieniacie za golda, z tego co pamiętam. Gdzie to było? Czy to tu było? Tu było? Nie, nie pamiętam gdzie to było. Nie pamiętam gdzie to było, ale to się wymieniało za golda po prostu. Może tu?
Nie wiem. Nie pamiętam. I ogółem każdy kolejny taki megabucks jest droższy, z tego co pamiętam. Ja chyba nie mogę kupić aktualnie żadnego. 1500 to jest dosyć dużo. 1500 to jest dosyć dużo. Tego jestem pewien. Kupmy sobie może maksimum. 91 tu mogę kupić, tego mogę kupić 100. Ciekawe. O, gdzie my polecieliśmy? Polecieliśmy na event, bo teraz aktualnie trwa czasowy event. I w eventach widzę, że jest pewna zmiana też. On się kończy zaraz. Czy ja bym mógł ten evencik skończyć? Wiecie co? Jest szansa, że ja ten event skończę. To jest nowość, że są jakieś cele tutaj do zrobienia. Make more cash. Okej, czyli tutaj mamy jakieś zadania, za które otrzymujemy punkty. Okej, to jest coś nowego. Tutaj akurat są oczywiście upgrade'y do kupienia, ponieważ... no to jest event, tak? Czyli to jest takie czasowe wydarzenie, to potem... wszystkie moje osiągnięcia tutaj potem znikną. Otrzymam tylko to, co sobie zdobyłem na tej ścieżce. Mam wrażenie, że ten film jest giga chaotyczny, ale ciężko wytłumaczyć całą tę grę, z której ja nagrałem 40 odcinków w jeden odcinek króciutki. Mógłbym spróbować zrobić cały taki event na jednym odcinku. Jest to możliwe, ponieważ ja mam dużo, wiecie, mam dużo tego golda. I wam podejrzewam, że ciężko by było to zrobić wszystko na jednym odcinku, ale... Life your gold earnings, co to robi? Aha, podnosi twoje zarobki złota i daje ci... Aha, jakiś zbustowany profit do wszystkich inwestycji na ziemi. Okej, to ja może zacznę od kupna wszystkich złotych. O, podnosi twoją zarobki mega... Ale co, ja to mogę jakoś ubrać? And gives you massive speed boost do wszystkich inwestycji na Księżycu. Tu do wszystkich inwestycji na Ziemi, tu do wszystkich na Marsie. Ja sobie to kupię i co mi to dało? Next reward. Okej, kupiłem jakiś... I rozumiem, że... Czekajcie, bo kupiłem coś, co mnie jakoś wzmacnia na Księżycu. Polećmy na ten Księżyc i zobaczmy, bo ja tutaj też widziałem, to jest dla mnie też coś nowego. Jest jakaś kariera i my tutaj mamy jakieś ciuszki. Aha, i mogę to wymienić. Okej. Okej, to dodaje jakiś bonus na ziemi. Aha, teraz mamy jakieś takie itemki. A to ciekawe, ale to chyba jest najlepsze. No, tutaj jest napisane nawet, jaka rzadkość. Teraz nam posortowało według rzadkości, to jest najrzadszy item. Jak to ubiorę, słapnijmy to też na ten... Kupiłem cały garnitur, będę teraz dużo szybciej zarabiał na Księżycu. Mam cały zestaw, co to jest, naklejki. Nie pamiętam, skąd te naklejki można było mieć. One... Dodaje 25 razy boosta do twojego bazowego profitu. Z jakiejś tam wieżyczki na Marsie. Wow. Pamiętam, kiedyś te naklejki były bezużyteczne. Teraz się chyba zmieniło. Teraz wygląda na to... Czy ja to mogę jakoś... Nie mam bladego pojęcia, w jaki sposób ja mogę... Dlaczego tu nie ma muzyki? Powiem wam... No ale dobra, skupmy się też na tym evencie. Ja chciałem zagrać ten event. Zagrajmy ten event. Wydaje mi się, że... O, proszę bardzo. Mamy tutaj jakąś ostatnią inwestycję. Ona ładuje się godzinę 14. Trochę to trwa, ale spokojnie. My sobie to oczywiście przyspieszymy. Te eventy pamiętam, że da się kończyć bez problemu, bez wydawania golda. No ale skoro ja mam, na coś muszę go wydać. Kupmy sobie od razu może razy 20... Może od razu razy 25 buścik. Tak, dlaczego nie? Get your one day profit instantly. Tu dostalibyśmy, tak jakby przeskoczy mi o jeden dzień do przodu. A weźmy sobie to. Bye. Dlaczego nie mogę tego kupić? A, to mogłem kupić. Aha, pewnie kupowałem to, tylko nie zauważyłem. A nie, nie, wygląda na to, że nie. Nie wiem, o co chodzi, co tu się wydarzyło. No w każdym razie teraz będzie dużo łatwiej, bo mam oczywiście razy 27 tutaj profity, więc będzie dużo łatwiej mi ten evencik ewentualnie zakończyć.
Coś mi się chyba udało tu zrobić. Nie jestem kurczę pewien, powiem wam szczerze. O tu, 15 megabaksów dostajemy, tu 5 megabaksów, a to się całkiem opłaca. A tutaj jakiś strój, który jest pod znakiem zapytania. Nie wiem, o co chodzi. Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale to zaraz sobie ogarniemy, bo tego akurat nie było. Aha, i tu też jestem ubrany w ten strój, tak? Ale to na tym evencie ten strój mi się nie opłaca. Nie opłaca mi się go nosić. Bo na tym evencie on mi nic nie daje, bo on zwiększa mi bonusy, ale na księżycu. A bym chciał jakieś bonusy... Czy jest coś, co zwiększa mi ogólnie bonusy? Nie, no wszystko jest albo na księżycu, albo na Marsie. Albo w jakichś takich... Nie ma nic takiego, co by mi ogólnie zwiększało. Co tu możemy zrobić? Razy 777 profit boost za 45. Dobra, a co ja tu jeszcze mogę kupić na tym evencie, nie? No bo skoro mam tyle golda, to możemy korzystać. Akurat to mnie nie interesuje. Chociaż jestem ciekaw, patrzcie, ten strój $12 kosztuje, masakra. Okej, razy 3, razy 12. A właśnie, na pewno mogę jakieś upgrade'y kupić. Nie, nie mogę. Okej. Razy 25 tutaj jest. Dobra, tu są... Jejku, masakra. Mam nadzieję, że ktokolwiek cokolwiek zrozumie z tego odcinka. Tutaj są menadżerzy. Oni powodują, że nie muszę klikać. Teraz on będzie leciał automatycznie. Ciekawe, spróbuję sobie skończyć ten event. Okej, tutaj jest jakaś Space Gates, czyli jakaś brama przez Space... jak to się tłumaczy? Space, wszechświat, nie, przestrzeń? Brama przestrzenna, coś takiego, już nie pamiętam. Nie mam, to jest tutaj, nie kupiłem tego, ale zaraz będziemy mogli to kupić na luzie. Będziemy to mogli kupić zaraz na luzie, że daje jakiś większy... razy 8 profit, ale ja sobie póki co wezmę... Tak, all profits wolę kupić. Chociaż widzę, że do all profits to jeszcze dużo mi brakuje. Chociaż nie tak dużo, to kosztuje 9 milionów. A my mamy już 3, więc wydaje mi się, że to wcale nie tak dużo mi brakuje, jak mi się wydaje. Zwłaszcza, że... no właśnie. Ja to i tak mogę kupić tę bramkę już. Kupmy może maksimum, wszędzie gdzie mogę. Aha, tylko to przydałoby się wiedzieć. Nie pamiętam... Aha, tu jest unlocks, właśnie. Mówiłem, że nie pamiętam, jak to sprawdzić, co robią poszczególne rzeczy. Aha, wszystko na pierwszym poziomie da mi profit ze wszystkiego razy 4, więc przydałoby mi się, by się kupić te takie, nie wiem, stworki dziwne. Tylko one kosztują jakąś chorą sumę. Ale jakbym je miał... Okej... Okay. Jakbym je miał... Patrzcie, to mi daje w ogóle 838 milionów, a mam 100 tysięcy, więc jak to dotrze do końca, to dostanę naprawdę dużego boosta. Tu są adventures, tu są tickets. Jeden mega ticket. A to może to mega tickety były, nie jakieś mega bucksy. Nie, nie, dobrze mówię, nie, 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 okej, to się nazywało... Nie! Nie chciałem kupić tego mega ticketu, ale z ten... Nie, to się chyba mega bucksy nazywało, kurczę, już nie pamiętam. Już nie pamiętam, dobra. Gdzie są jakieś najbliższe upgrade'y? Odblokowałem jakichś menadżerów, okej, do droidów. Kupię do wszystkiego, bo oni ułatwiają dużo, nie trzeba klikać, a to jest spoko zawsze. Coś mi się tu odblokowało, o proszę bardzo. Cyk, cyk, lecimy dalej. Aha, ale dużo tych zadań muszę zrobić. 400 punktów na tę nagrodę. Masakra, a na te 100 tysięcy mam 275 punktów. Masakra. Okej, tu są jakieś wskazówki. To tego wcześniej nie było w ten sposób. Ciekawe jest to, że teraz można ubierać tę postać, że są te ciuszki. Fajne, tu rozumiem, że są wszystkie rzeczy. To jest jakoś 5... 5 na 30, ale o co chodzi z tym 5 na 30? Win. Dodaję 10% bonusu do każdego megabaksa, jakiego wygram. Bo mam cały set, 3 na 3, tak? O to chodzi. Tak jakby mam cały set. Okej, ale tu było jeszcze coś w tych itemsach. Okej, ciekawe. Ciekawa sprawa. Totalnie czuję się zagubiony. Ale mamy jakieś upgrade do kupienia, o all profits. Zawsze priorytetowo pakujecie w all profits. O tu razy jakieś spraye, razy 32. Które spraye wziąłem razy 32? Gdzie są te spraye? Tutaj. Cyk, patrzcie. 61 bilionów. Ale tu teraz będzie leciało, co?
Ale tu teraz będzie leciało. Speed zwiększony. Właśnie, muszę sobie też przejrzeć. No bo czasami jest tak, że ulepszenie jakiejś jednostki podnosi speed, z jakim lecą profity wszystkim jednostkom, nie? Nie wiem, czy pamiętacie, tutaj coś miało godzinę całkiem niedawno, a teraz już ma tylko minutę. Więc, no bo ogółem podniosłem speed wszystkich inwestycji, itp., itd., więc tak to wygląda. Ogółem, ten event z robotami już kiedyś był. Ja w 40 odcinku grałem ten event, tylko były wtedy inne zasady trochę, nie było tych ciuszków, nie było tych... tutaj nie było tych goli do zrobienia, z tego co pamiętam. Co my możemy? Co to jest? Naklejka? Nie, space. Power level 2 na 50. Ale o co chodzi? I don't know. Ja nie wiem. Nie wiem, moi drodzy. Ale wiecie co, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Było takie drobne cięcie, bo zastanawiałem się, czy nie grać tego eventu do końca i wam go nie pokazać, jak wygląda w finalnej formie po prostu, jak wszystko uda mi się tu zrobić, ale nie wiem, czy zdążę, w sensie, bo jednak trochę się to wszystko robi. Tak z ciekawości pokażę wam, że jestem dosyć wysoko nawet w rankingu, aktualnie zajmuję 30 miejsce, ale też należy pamiętać, że kupiłem 2 razy boosta, razy 27 tutaj, na tym evencie, więc no dużo łatwiej mi zacząć i w ogóle. No ale to nie zmienia faktu, że jestem całkiem wysoko aktualnie, jeśli chodzi o taki ranking ogólny, no ale tak jak mówię, wydałem też dosyć sporo tutaj golda na początku, no bo i tak nie mam co z nim robić. Także wydaję je sobie głównie właśnie na eventy. Ja mam nadzieję, że taki materiał wam się spodobał. Jeżeli będziecie chcieli kolejny filmik z Adventure Capitalist, tak jak mówię, to nie jest reaktywacja serii, ale jeszcze jeden wspominkowy mogę nagrać, może jakoś wiecie, lepiej ogarnę co się w tej grze stało i wtedy jakby będę w stanie wam przekazać może trochę więcej jakiejś konkretnej wiedzy, a nie że ja pierwsze co odpalam grę i się zastanawiam co tu się w ogóle wydarzyło, bo trochę tak jest z tym odcinkiem, nie ukrywam, trochę tak z tym odcinkiem jest. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobało, życzę wam oczywiście miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie ciepło, cześć!